Miłowani bracia i siostry, tak jak Jan Chrzciciel był znakiem dla jemu współczesnych, takim, że zadawali pytania, co mają czynić, tak wydaje się, że dla nas, zwłaszcza w tym czasie rekolekcji adwentowych, takim znakiem jest święty Maksymilian Kolbe, który już jest z nami w swoich relikwiach, który przez te dni rekolekcji wskazuje nam, jak Jan Chrzciciel na Jezusa Chrystusa, tak święty Maksymilian przez niepokalaną kieruje nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. Można widzieć to podobieństwo tego prorockiego głosu świętego Jana Chrzciciela i świętego Maksymiliana dla nas, jakże też trudnych czasów. Święty Maksymilian został nazwany patronem trudnych czasów, patronem XX wieku. Myślę, że tym bardziej jest potrzebne jego wstawiennictwo, bycie patronem tego wieku, XXI, też doświadczanego różnymi niepokojami, które, jak czujemy, narastają. Niedawno, w ubiegłym tygodniu, wróciłem z Francji, też z rekolekcji, też, gdzie narasta ten niepokój, obawa przed atakami terrorystycznymi, ale też inne, przed pogarszającą się sytuacją, nie tylko polityczną, ale też ekonomiczną i innymi. To wszystko wzbudza w nas jakoś niepokój. I Maksymilian kieruje naszą uwagę i próbuje udzielić nam odpowiedzi na to samo może pytanie, które się rodzi w naszych sercach. Cóż mamy czynić? Co robić? Jak w takich sytuacjach się zachować? On, który jest najbardziej znany może z tego heroicznego gestu oddania swego życia za drugiego człowieka, ojca rodziny w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, gdzie oddaje swoje życie, bo słyszy, jak Franciszek Gajowniczek żali się: moja biedna żona, moje biedne dzieci. To było takim bodźcem, który spowodował, że Maksymilian zdecydował się wyjść z propozycją zamiany swojego życia na życie ojca rodziny. Dlatego dziś też, jak wspominaliśmy w poprzednich dniach, pragniemy przez wstawiennictwo świętego Maksymiliana zawierzyć nasze rodziny Matce Bożej Niepokalanej, tej, która usłyszała, że u Boga nie ma nic niemożliwego i która pokazuje, że jej stawiennictwo jest też tak skuteczne, że wszystko może uprosić, szczególnie dla naszych rodzin, tak bardzo doświadczanych, tak bardzo narażonych na te niebezpieczeństwa codziennego życia, współczesnego świata, na różne problemy, rozbicia i tak dalej. Chcemy, aby Maryja w to wszystko weszła swoim wstawiennictwem, prosiła błogosławieństwo dla naszych rodzin. Uczynimy to za chwilkę aktem oddania rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, który każda rodzina będzie mogła otrzymać i zabrać ze sobą do domu, aby był on na widocznym miejscu, można oprawić w ramkę, na odwrocie napisać te trudne sprawy, które chcemy, aby Maryja się nimi zajęła. Maryja jest bardzo konkretna, więc jak napiszemy jej konkretnie, to ona to spełni. I to trzymamy w domu, aby gdy pojawią się może jakieś trudności czy oczekiwania, to będzie dla nas przypomnieniem, ale też przypomnieniem dla Maryi. Matko Boża, ja Tobie to oddałem. I naprawdę doświadczamy nieustannie tych cudów stawiennictwa Matki Bożej. Pierwsze soboty miesiąca w Niepokalanowie. Takie, tymi podobne akty ludzie składają i później dzielą się świadectwem otrzymanych łask. Także z wielką wiarą warto to naprawdę podjąć, zwłaszcza aby umocnić nasze rodziny. To jest podstawa. To jest podstawa naszego życia, naszej wiary, naszego chrześcijaństwa, naszego też właśnie wytrwania i drogi do Boga. Maksymilian dziś próbuje się podzielić z wami, jak
Jakie były konsekwencje oddania się Matce Bożej świętego Maksymiliana? Bo w pierwszym dniu mówiliśmy, jak Maksymilian rozumiał i przeżywał to oddanie. To było bezwarunkowe, bezgraniczne, jako rzecz, narzędzie i własność. Tych pięć cech oddania się Maryi, które realizował Maksymilian i które około teraz 4 miliony też ludzi na całym świecie, rycerzy niepokalanej, próbuje realizować w swoim życiu. Wczoraj mówiliśmy o tym, w jaki sposób to oddanie się Matce Bożej pomaga w drodze do nieba, pomaga w prostowaniu tych ścieżek Bożych, czyli zachowaniu, wypełnianiu woli Bożej, realizowaniu woli Bożej poprzez, szczególnie poprzez posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bogu wyrażane u Maksymiliana przez przełożonych jego i też przez Kościół, przez kapłanów, biskupów, papieża. To mówiliśmy o tym wielkim darze, jakim jest właśnie dar posłuszeństwa, dar odkrywania woli Bożej przez posłuszeństwo Kościołowi. Dzisiaj spróbuję podzielić się z wami tymi konsekwencjami, jakie w życiu Maksymiliana się ukazały tego zawierzenia, a jednocześnie wskaże to nam, myślę, jakąś taką też drogę do tego, by rozumieć to oddanie się Maryi i rozumieć też naszą drogę, nasze życie, chrześcijańskie życie. Znamy też Maksymiliana jako wielkiego apostoła niepokalanej, apostoła mediów katolickich, to, że przez niepokalanów rozwijał bardzo działalność tą medialną, zwłaszcza przez czasopisma Rycerz Niepokalanej, który doszedł aż do nakładu jednego miliona. Na tak wielkie widzimy jego osiągnięcia, widzimy, że dotarł aż do Japonii, gdzie założył drugi niepokalany, który też bardzo mocno właśnie tam się rozwijał i podziwiamy go za te wielkie osiągnięcia. Ale jeśli zobaczymy jego drogę, tego zawierzenia, to widzimy, że w jakiś sposób ta droga była coraz trudniejsza, coraz bardziej był doświadczany różnymi trudnościami i cierpieniami. Już samo to, wiemy, że założył też Rycerstwo Niepokalanej w 1917 roku z 6 swoimi współbraćmi. I wyobraźcie sobie, wiemy właśnie, jak wspomniałem, dzisiaj rycerstwo rozprzestrzeniło się na cały świat dzięki działaniu Bożej łaski, gdzie liczy około 4 milionów członków. Ale zaraz po tym założeniu rycerstwa przez cały rok między sobą nie rozmawiali na ten temat. Nawet wstydzili się mówić o tym. Rycerstwo jakby w ogóle nie zaistniało. I co więcej, w następnych latach, w 1919 i 1920, umarło 2 pierwszych członków rycerstwa. Czyli z 6 zrobiło się ich 4. Doświadczenie bardzo trudne. Można by było powiedzieć, Maksymilian powinien się załamać, że to nic nie ma sensu, nie ma dalej co tego ciągnąć. Ale on się nie załamał. Co on powiedział? Mamy teraz 2 wstawienników w niebie. I rzeczywiście, od tego czasu rycerstwo zaczęło się tak rozwijać, że gdy Maksymilian był już w Polsce, to musiał myśleć o założeniu jakiegoś pisma, czasopisma, które by tych rycerzy łączył, bo już nie było w stanie się spotykać właśnie, żeby w jednej sali w Krakowie. I też szaleństwo, którym określili Maksymiliana, że to nie jest możliwe, zakon nie ma na to środków, pisma, gazety w tym czasie raczej upadały niż powstawały, więc zupełnie szalony pomysł. Maksymilian się tym nie zraził, chociaż brakowało mu dość sporo pieniędzy na wydrukowanie pierwszego numeru. Wziął ten numer wbrew rozsądkowi i poszedł do drukarni, żeby mu to wydrukowali. No wiedział, że za darmo mu tego nie wydrukują. I jeszcze po drodze wstąpił do kościoła, żeby się pomodlić.
Uklęknął przy ołtarzu Matki Bożej. Na ołtarzu była koperta z podpisem dla niepokalanej, w kopercie brakujące pieniądze na wydrukowanie pierwszego numeru rycerza. Też człowiek by się załamał, stara się, zbiera tutaj kryzys i tak dalej, niepowodzenia same. Maksymilian zawierzył na sobie, jeśli to jest sprawa Matki Bożej, ona sobie z tymi jakimiś problemami w jakiś sposób poradzi. To był owoc też jego zawierzenia, ale nie bez trudności, nie bez niepewności. Tak? Taka droga świętego. Nie? Wiemy, że te trudności dalej się pogłębiały. Co się stało? Okazało się, że rycerz rzeczywiście się jakoś w sposób rozwija. Tak się rozwinął, że przełożeni zdecydowali się, żeby przenieść wydawnictwo rycerza z Krakowa do Grodna. W jednej teczce znalazł, całe wydawnictwo się wtedy mieściło. W jednej teczce pojechał Maksymilian do Grodna. Pomyślcie, Kraków, centrum, gdzie można pięknie rozwijać pismo i obrzeża wschodu Polski, Grodno. Ktoś, kto to pomyślał, to po prostu uważał, nie ma sensu wydawać rycerza, idź sobie tam go wydaj, tam na pewno on padnie. Bo jak stamtąd rozpowszechniać rycerza w takich warunkach? Czyli ktoś, kto taką decyzję podjął, już miał założenie, że na pewno to pismo upadnie. Znowu po ludzku. Maksymilian mógł powiedzieć, mieć żal do przełożonych, do tego, jak oni tak mogą robić, obrazić się, prawda, coś może po swojemu zrobić. Ale on posłuchał. On widział w tym, że to jest głos Boży, że to jest wola Boża, wola niepokalanej, że zgodnie z posłuszeństwem swoim przełożonym tam pójdzie. Realizował to właśnie posłuszeństwo. No nielogiczne zupełnie. I co się okazało? Rycerz tak się rozwinął, tam w Grodnie, w zupełnie nieuzasadniony, niezrozumiały sposób po ludzku, że musiał szukać nowego miejsca dla rycerza niepokalanej, dla wydawnictwa. Znalazł go, jak wiemy, pod Warszawą, nazwał to miejsce Niepokalanów, skąd właśnie tutaj dzisiaj jestem z wami. Tam przewoził już całe wydawnictwo w kilku wagonach, czy maszyny i tak dalej. Też ogromne trudności z uzyskaniem tego terenu, z ustaleniem tych warunków, ale też postawił figurkę niepokalanej na tym polu i to już jest od razu jej. Nie? Ona niech tym zarządza. Książę Drucki Lubelski, który oddał tę ziemię zakonowi franciszkańskiemu, postawił pewne warunki, na które przełożeni się nie zgodzili. I Maksymilian musiał powiedzieć, niestety nie mogę przyjąć tej ziemi. I znowu by mógł się załamać, że takich ma przełożonych, nie? Którzy zawsze pod górkę gdzieś coś robią. Ale nie, on powiedział, że nie, no to nie. Wtedy książę zapytał, no a co z tą figurką? No mówi, to już sprawa księcia, ja tą ziemię oddałem Matce Bożej. No i wtedy mówił, skoro tak, to ja z Matką Bożą nie pertraktuję. I oddał ziemię bez żadnych warunków. Nie? Zobaczcie, też przeciwności Maksymilian nie. To jest wszystko w rękach Maryi. Dalej. Pięknie rozwija się Niepokalanów. Maksymilian wyjeżdża na misję, chce założyć Niepokalanowy w Indiach. Porażka, nie udaje się. I jedzie dalej, do Chin. Porażka, też się nie udaje. Znów by się może człowiek załamał po ludzku. No, no nie da rady, nie? Maksymilian nie. Dociera do Japonii. I tam jest. Tam chciała Matka Boża, żeby powstał Niepokalany. Zobaczcie, znowu, nie tak łatwo jest. Te trudności jakoś w sposób się ciągle na was swoją potęgują. Mimo tego oddania się Matce Bożej, że jest to wszystko w ręce Matce Bożej, jednak ten wysiłek ludzki, tego zawierzenia nieustannego, powtarzania zawierzenia jest potrzebny. Wiemy, że to nie koniec doświadczeń. Co się dzieje? Maksymilian ledwo wyruszył do Japonii w 1930 roku. Zostawił w Niepokalanowie Polskim swojego brata rodzonego, no z taką ufnością, że on tu będzie pilnował, żeby to wszystko szło do przodu. I tam w Japonii po paru miesiącach dowiaduje się, że jego brat zmarł. Nie? Panie Boże, no co Ty robisz? Co Ty robisz? Jak to tak wszystko
naszym ludzkim rozumieniu, prawda, jeszcze najbliższego Jemu sercu brata rodzonego zabiera do siebie. Kto teraz poprowadzi, jak poprowadzi niepokalanów? Maksymilian zostaje w Japonii, nawet nie był w stanie wrócić, przyjechać na pogrzeb swojego brata. Bardzo bolesne doświadczenie. Mógłby znowu mieć zarzut do Pana Boga, no jak to, nie? Ale on innymi kategoriami myśli, nie? On wie, że to wszystko prowadzi Maryja, że znowu ma brata w niebie. Ma brata w niebie. I rzeczywiście wraca po 6 latach do Polski, gdzie zostaje gwardianem niepokalanowa. Znowu, jadą cały czas na długach, ale Maksymilian wszelkie pieniądze, wszelkie, co jest możliwe, to ładuje w rycerza, w rozwój, żeby jak najwięcej tego rycerza docierało do jak najwięcej liczby ludzi. Myśli o radiu, myśli o telewizji już wtedy rodzącej się, żeby wszystko służyło dla niepokalanej. Nie zraża się. Matka Boża, to jest jej sprawa. Jeśli są długi, to znaczy, że ona to o tym wie i tym w jakiś sposób sobie poradzi. I wiemy, że mocno rozwinięty niepokalanów dociera do roku 1939. Rok 1939, wielka tragedia, II wojna światowa. Niepokalanów zostaje zajęty przez Niemców. Zakonnicy razem z Maksymilianem zostają wywiezieni z Niepokalanowa do obozu internowania w Rzeszy Niemieckiej Amitiz, dzisiaj Ostrzeszów. Bracia są załamani. Ojcze Maksymilianie, zwracają się do swojego gwardiana. Co to będzie? Dlaczego tak się dzieje? Czego Maryja do tego dopuściła? Nie? Reakcja, którą pewnie my też byśmy przeżywali, gdyby nas wzięli z naszego domu, wywieźli gdzieś do obozu. No dlaczego? Maryja, jestem Twój, zawierzony, Tobie oddane takie doświadczenie. A Maksymilian mówi, bracia, dziękujmy Matce Bożej za to, bo gdybyśmy chcieli przed wojną pojechać tam, do Rzeszy Niemieckiej, ile potrzeba było wysiłku, starań, pieniędzy, żeby tam to wszystko opłacić, przedostać się przez granicę. A tutaj nas zawieźli, dali nam mieszkanie i co jeść. A być może jesteśmy potrzebni tym ludziom, którzy tam są. Człowiek zupełnie odkrywa, że to jest nowa misja, nowe miejsce jego działania. Wiecie, nie załamało go to, że piękny, rozbudowany, rozwijający się niepokalanów nagle przestał istnieć. To jest sprawa niepokalana. I wiemy, że jeszcze ostatnie doświadczenie. Ostatnie doświadczenie, czyli Maksymilian, co prawda Maryja dała też taki znak, że jest z nimi, bo z tego internowania w Ostrzeszowie zostali zwolnieni i wrócili do Niepokalanowa 8 grudnia 1939 roku. To był dla nich znak. Co to jest za dzień 8 grudnia? Święto, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To był znak. Jestem z wami, moi bracia, którzy cię zawierzyli moje życie. I później najtrudniejsze doświadczenie. Zostaje aresztowany jeszcze w 1941 roku, osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, stamtąd przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie jest oczywiście jako kapłan w sposób szczególny doświadczany, w sposób szczególny prześladowany. Też mógłby ktoś powiedzieć, no jak Maryja mogła do tego dopuścić? Tam, do tego miejsca, gdzie wielu mówiło, że nie ma Boga. Że jak Bóg mógł do tego dopuścić? Nie? Nieraz słyszeliśmy takie głosy. Wielu tam traciło właśnie wiarę, nadzieję, traciło wszystko, sens swojego istnienia, życia i w ogóle. Maksymilian to wszystko tam przywracał. Owszem, nie było tam Boga, ale gdzie? W sercach tych ludzi, którzy go z swego serca wyrzucili. To tam rzeczywiście Boga nie było, ale nie zabrakło Boga w sercu świętego Maksymiliana, w sercu, które było oddane Matce Bożej Niepokalanej. I on w tym miejscu, tam, gdzie musiał wrzucać zabitych swoich braci na taczki, którzy byli wywożeni później do pieca, żeby spalić, to tam on powiedział te słowa.
Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość. To nie ze spokojnego jakiejś katedry, jakiegoś właśnie kościoła, gdzie mówił sobie kazanie, ale w takim miejscu, gdzie wydawało się, że jest zaprzeczeniem miłości, że tylko nienawiść tam panuje. On mówił do tego swojego współbrata, młodego chłopaka, który z nim wrzucał te ciała na taczki, że nie możemy tak. Nie możemy się stać tacy jak oni. Że miłość jest twórcza. Tylko miłość jest twórcza. I przypieczętował to właśnie tym zgłoszeniem się do obozu, w obozie do bunkra głodowego. I tam, moi drodzy, co zrobił? Stworzył ostatni niepokalanów. W tym miejscu, gdzie do tej pory było słychać tylko jęki, wrzaski, przekleństwa, on uczynił świątynię. Tam, gdzie nie miał nic, gdzie osiągnął największy ideał franciszkański, ubóstwo krańcowe, bo był nagi, bez żadnych rzeczy, na gołej posadzce. Tam stworzył ostatnie niepokalane, gdzie on, można powiedzieć, był gwardianem, który przewodził tym 9 innym skazańcom w modlitwie i odprowadzał ich po kolei do nieba, bo on jako ostatni tam umarł. I był przepełniony taką miłością, że gdy oprawcy przyszli, żeby go dobić zastrzykiem trucizny, wyciągnął rękę i jak mówi świadek tego zdarzenia, Niemiec, który był tam obecny, rozkazał Maksymilianowi: nie patrz na mnie, patrz w dół, bo nie mógł znieść jego wzroku pełnego miłości. Zobaczcie, jeżeli to są konsekwencje i owoce oddania się Matce Bożej, to Maryja nauczyła go i dała taką moc miłości niezwyciężonej, nawet przez tak straszną nienawiść, jaką zgotowali Niemcy Polakom i innym więźniom. To jest ta moc miłości, która mówi nam dzisiaj, tu i teraz, że tam, gdzie jesteśmy, w jakichkolwiek byśmy znaleźli się warunkach, jakąkolwiek nawet byśmy mieli rodzinę, może jakąś skłóconą, taką, którą nie da się, może czasami mówimy, nie da się wytrzymać, to warto wtedy podejść do Maksymiliana i powiedzieć: Maksymilianie, jeżeli Ty potrafiłeś tak wytrzymać i tak kochać, to daj mi taką miłość też, wyproś u niepokalanej, bym też tak umiał kochać. Że jeżeli wydaje mi się, że w moim domu, wśród moich najbliższych nie ma miłości, to właśnie ja mam tą miłość tam dać. Ja mam tą miłość tam wprowadzić. W tą rodzinę, w to miejsce, w tą sytuację, w której się znajduję. Rozumiecie? Dlatego ten święty Maksymilian jest tak ważnym znakiem dla nas, dla Francji, dla Anglii. Przez was, przez wasze rodziny, przez waszą tutaj obecność. Skoro tu jesteście, Maryja was tu bardzo potrzebuje, byście pokazali tą siłę miłości, którą niepokalana może nas nauczyć przez całkowite jej się oddanie. Dlatego zachęcam, byśmy za chwilkę, oprócz tego, że oddamy nasze rodziny w sposób szczególny Matce Bożej Niepokalanej, także tą mszy świętej, kto chce i pragnie, by też włączył się do rycerstwa niepokalanej, na wzór Maksymiliana, by jakby wejść w tą szkołę miłości, w szkołę, którą Maryja jest tą nauczycielką. I ona nas rzeczywiście nauczy i da nam taką moc miłości. Po mszy świętej będzie można podejść, zgłosić. Przepraszam, że nam zabrakło właśnie medalików i dyplomików w godzinie 10, to wszystko się rozeszło, ale można zgłosić tutaj do księdza proboszcza, że chce być też rycerzem. My wtedy przyślemy i dyplomik, i medalik niepokalanej, by zawsze go nosić na sobie jako znak oddania i tarczę przed atakami złego. I w ten sposób też być zapisanym w Księdze Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie i czerpać tych łask, które Maryja, które Kościół dał
rycerstwu niepokalanej, czyli łask odpustów, święta maryjne, święto świętego Maksymiliana, świętego Franciszka i w dniu oddania się niepokalanej. Czyli jak ktoś dzisiaj się zawierzy Maryi, włączy do rycerstwa, każdego roku ten odpust zupełny będzie mógł uzyskać. A bracia nasi, my w Niepokalanowie, za wszystkich członków rycerstwa się modlimy. Sprawujemy też mszę świętą przynajmniej raz w miesiącu. Oraz właśnie te za żywych, aby jak najpiękniej przez to życie przeszli, doszli do nieba, a umarli, by jak najszybciej to niebo osiągnęli. Teraz proszę, aby rozdać chętnym dla rodzinom właśnie te akty zawierzenia, które za chwileczkę wspólnie odmówimy, prosząc, by Maryja zajęła się tymi sprawami naszymi, szczególnie tymi, które wydają się nie do rozwiązania. Każdy, kto jest w rodzinie, kto ma rodzinę, kto chce się pomodlić, to właśnie może ten akt wziąć. Tak jak wspominałem też na tym odwrotnej stronie w domu, już można właśnie napisać też te trudne sprawy, czy te sytuacje, które chcemy, żeby Maryja się nimi zajęła. Za chwileczkę też te akty oddania rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi poświęcimy, by były zawsze tym znakiem Bożej obecności. Także powstańmy. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Boże, Twe słowo uświęca wszystko. Prosimy Cię, zlej swoje błogosławieństwo na te akty oddania, aby każdy, kto będzie modlił się słowami na nich wypisanymi, otrzymał wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej i potrzebne łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.